Hej, cześć, czołem, z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na specjalny odcinek w Car Mechaniku samochodowym 2018. A więc wracam z powrotem do tych samochodów, bo ileż one mogą tutaj wisieć na tych podnośnikach i trzeba by tutaj zrobić ich dodatkowy tuning. Czemu to jest takie otwarte? Sprawdziłem dokładnie, właściwie zlałem olej i sprawdziłem, czy tłoki są wymienione na te tuningowe. Oczywiście, że są, więc należałoby zatem tylko lekko zmodyfikować to auto. Właściwie to auto już jest trochę stuningowane, ale zauważyłem tutaj prawdopodobnie były jakieś modyfikacje i można na przykład wymienić filtry powietrza. Można też zauważyłem pompę paliwa. Tutaj są jakieś zbiorniki. Być może wcześniej po prostu tego nie było. Dlatego pompę paliwa kupię. No i kupię filtry powietrza, sztuk 3 aż. Nie wiem, czy to będzie się mnożyć razy 3. Oby tak. Czyli po prostu jeszcze bardziej podkręcam to auto. Mimo, że ono wygrało ten pojedynek z Fordem GT40, i też zauważyłem, że kolektory wydechowe są do wymiany. Nie wiem, czy ich wtedy nie zauważyłem, czy po prostu nie było takiej możliwości. Myślę, że po prostu nie zauważyłem raczej. Proszę bardzo. Jeszcze sprawdzę tylko dokładnie. Pewnie już to sprawdzałem wcześniej, ale okej, chyba to jest tak, tuningowa część, czyli tu nie muszę nic robić. Okej. Myślę, że to auto pobije swój rekord. Osiągnęło 312 km na godzinę. Pewnie może prędkości nie osiągnie lepszej, natomiast na pewno dynamika jazdy będzie jeszcze lepsza. Tam do setki było w 2,5 sekundy. Mam wszystko zanotowane, więc to sobie zaraz sprawdzę. To zostawiam. No i teraz główna zabawa. No i trzeba tu oczywiście porównać, bo słuchajcie, tutaj, tak jak mówiłem wcześniej w porównaniu, to auto ma aż 1206 koni mocy, tak? Natomiast tutaj jest tylko 335. To jeżeli, słuchajcie, ilość tych koni jest tutaj 1 czwarta, a mimo wszystko nadal to auto GT40 osiągnęło prędkość 235 km na godzinę, gdzie tamto miało 312. Przyspieszenie, no, było tam o 2 sekundy większe, no ale gadam 2 sekundy, o 1,5 sekundy. I to nawet niecałe 1,5. No dobra, sprawdźmy zatem, co możemy tutaj zmienić. Tu będzie pewnie więcej pracy, nie kosztować, because muszę zdemontować wszystko. Okej. Także to nie będzie taki króciutki odcinek, jakbyście myśleli. Dobra, na drugim podnośniku trzeba zlać olej. Bo tu będę musiał rozebrać cały silnik. Niestety. Tu skrzyń biegów nie wymieniam, bo one są właściwie tylko do tuningu. Takie mam wrażenie, więc nie ma sensu się w to bawić. Natomiast no, pozostałe elementy postaram się wymienić, o ile będzie taka możliwość. Teraz zobaczymy. Jeśli tu nie będzie pewnie za dużo, ponieważ
ten DLC pojawił się dość późno i pewnie nie stworzono. Tu mam tylko jedną pompę paliwa. Okej, kupię pompę paliwa. No ale okej, no. Coś tam wymienię na pewno. Więc mam nadzieję, że to jakby. Jak było 245, to mam nadzieję, że będzie troszeczkę więcej. Zresztą sprawdzę to auto na hamowni również. Okej, pompa wymieniona. Silniczek idzie na stojaczek. I zaraz sobie oblukamy, co tu trzeba. No na pewno trzeba wszystko, bo będziemy wymieniać też tłoki. Na pewno filtr paliwa, cewkę zapłonową wymienimy. Będzie się działo. Będzie zabawa. Pewnie tych trąbek to się nie da wymienić, ale. No niestety muszę je wszystkie zdemontować z uwagi na to, że będę zdemontować głowicę. Żeby dostać się do wnętrza tego silnika. No jestem ciekaw, czy na przykład takie kolektor wydechowy BV8 OHVI, czy jest coś takiego? Jest, ale numer. Słuchajcie, no to będzie troszkę tutaj się działo. Nie spodziewałem się nawet takich modyfikacji. Więc może wyciągniemy, no chciałbym, żeby trzy paczki wyciągnęło to auto, ale nie wiem. Tam ogólnie był problem, że właśnie GT z 2005 roku no wyciągnęło dużo, natomiast do 200 przyspieszało w 5 sekund, 5,8 sekundy. Natomiast tutaj był właśnie, tu była bolączka tego auta, że ono, o ile do setki tam było różnica 1,5 sekundy, o tyle do 200 to było 14 sekund, słuchajcie, to było ponad 10 sekund, może nie ponad, no 9 sekund, 9 sekund różnicy, no to już jest duża skala, nie? Okej, no tu świecę oczywiście sobie też wymienimy. O rany, tu są te popychacze nieszczęsne. Z tego chyba wyniknie pełnoprawny odcinek. To nie będzie jakaś krótka seria. Zrobimy sobie taki porządny, półgodzinny. Może i więcej nawet mi to zajmie. Ja myślę, że w pół godziny się zmieszczę. Także być może wrzucę ten odcinek nawet w sobotę. Zamiast normalnego odcinka, a normalny zrobimy sobie dodatkowo jakiś fajny dzień, co wy na to. Bonusowo na rozpoczęcie roku szkolnego dostaniecie odcinek normalny, który miał być w sobotę. Bo chyba wiecie, że rozpoczęcie roku szkolnego jest w poniedziałek. Chociaż pierwszy jest jutro. Więc teoretycznie powinniście iść jutro do szkoły. Żartuję. No trochę tu zajmuje rozbieranie.
Chociaż w realu pewnie zajmuje dużo, dużo więcej. I kosztuje znacznie więcej. No to nie są tanie rzeczy, nie? Dobra, mamy to zrobione. Od szczegółu do ogółu, można tak powiedzieć. Super. Teraz zgodzę paski i już możemy działać. Ściągam, bo nie jestem pewien, czy będę to wymieniał, czy nie. Tutaj koło pasowe, zobaczymy rolkę pompy wody, czy da się wymienić. Znaczy pompę wody samą. Ale chyba nie, chyba nie było takiej opcji. Koło pasowe. Nie wiem, czy ja... Dobra, chyba niepotrzebnie to rozbieram. Dobra. Zaraz zobaczymy. No i tutaj. Takie różne śmieszne rzeczy. Tutaj jest wał korbowy, V8 OHV. Wałów korbowych tutaj nie ma. Dobra. Czyli nie muszę tutaj tego rozbierać. Przy okazji zobaczycie, co tak naprawdę można wymienić w tym Fordzie. No i okej, okay. Jesteśmy w punkcie wyjścia. Zakupmy tłoki. Świece zapłonowe na pewno. Tarcza sprzęgła. Rozdzielacz zapłonu chyba tam był. Dobra, na razie tak. I to na pewno. Wybrałem pewniaki. Najpierw założę to, odwrócę i będziemy się tutaj, będziemy rozkminiać, co tu trzeba by zrobić, żeby było fajnie. Tylko muszę uważać, żeby się nie pomylić. Bo nadal mam te części. Normalne. I one to dziwne, że są jako pierwsze. I jeszcze dwa tłoki. I mamy sprawę częściowo załatwioną. Okej. Okej. Okay. Chyba się znowu pomyliłem. Dobra, teraz jest okej. Okay.
Dobra. Odwracamy go. I cóż to można. Cóż to można zmienić? Głowica V8 o HVI. Zobaczymy. Czy jest taka głowica? To ciekawe jest. I jeszcze tam kolektorek. Dobra. Proszę bardzo. Niestety tu teraz auto trochę straci na uroku swoim. Było całe takie błękitne, a tu niestety pech chce. A, tutaj jest kolektor wydechowy, ale B. Czyli niestety kolektora nie wymienię. Szkoda. No trudno. Trudno się mówi. Liczyłem na taką możliwość. A nie zauważyłem tej literki B. Ale za to filtr paliwa mogę wymienić. Cewkę mogę zmienić. Rozdzielacz zapłonu również. Palec rozdzielacza. A kopułkę. Powinienem przybliżyć, ale z lenistwa tego nie zrobiłem. Jest ta kamera tak wariuje trochę. No szkoda, że tutaj się nie postarano, żeby ta głowica też była kolorem taka sama. No ale albo ma jeździć, albo ma wyglądać, nie? Czasami nie można pogodzić tych dwóch rzeczy. Tym razem, jak już się modyfikuję, to zacznę od tego szybszego, bo i tak pewnie będzie szybszy. Czyli od tego nowszego Forda GT. Teraz sobie też ponotuję wyniki. Super. Super jest. Przewody. Zobaczmy, jakie przewody tu wchodzą. V8. To chyba będą jakieś. Są. Kolektor dolotowy B. Pewnie nie będzie.
Jest V8i, ale normalny. A to jest V8 HVI? Czyżby to? A zobaczmy. Tak, mamy tutaj. To dziwne, że wydechowego nie ma, a dolotowy jest. Gaźniki. Gaźniki chyba nie są, nie? A, też są. Coraz bardziej mi ta gra zaskakuje. No, jak to będzie wyglądać szlachetnie. Okej. Te trąbka gaźnika, zobaczmy, czy coś takiego jest. Nie ma. Czyli trąbki montujemy normalne. Oczywiście się pomyliłem, bo przewody nie takie zamontowałem. Ja to naprawdę mam dziś. Super, dobra. Pompa wody V8 OHV, pompa wspomagania V8. Pompy wody w ogóle nie ma. Dobra. Super. Alternator I6B. Nie. Niestety, nie zamontuję takiego alternatora. Pasek jeden, pasek drugi i to wszystko. Silniczek jest gotowy, możemy go montować. Dobra. Wydaje mi się, że więcej tutaj nie ugram. Trzeba zatem spróbować auta. Aha, jeszcze skrzynia biegów. Tłumik końcowy GT40, sprawdźmy, czy coś takiego jest. Jest. Super. Nie spodziewałem się. Dobra, jedna strona, druga strona.
Jesteśmy gotowi na tor. Tak mi się wydaje. 100, 100, 100. Dobra. Zaraz sobie sprawdzimy jeszcze na hamowni wszystko, jak należy. Te części zostawię, większość wykorzystam. Część pewnie w przyszłości sprzedam. Dobra, zacznijmy od tego supermodelu. Hamownia. Wow. I lecimy. Ile było dotychczas? Mieliśmy... A, nie mierzyłem nawet. Czyli mógł mieć więcej chyba. A nie, było, było. Było 1206. Przyrost nieznaczny. 1244 konie mechaniczne, czyli dokładnie o 38 koni. No ale tam tutaj zmieniłem naprawdę niewiele części, ponieważ no tutaj już był stuningowany ten samochód. Ale zobaczmy, co się będzie kryło pod tym egzemplarzem. Ten nie był tuningowany, więc powinno być znacznie lepiej. Start. Jest w tym przypadku wzrost znaczny, no ale nie osiągnął tyle, ile tamten. Prawie połowa tego możliwości tego GT z 2005 roku. Ok, w takim razie przejedźmy się na tor testowy. Uwaga, uwaga, długa prosta. Zaczynam od Forda z 2005, tak jak obiecywałem. Było 312 na godzinę, sekunda 219 do 50, 2 sekundy 539 do setki, 10,5 sekund do 300. Dobra, zobaczmy. Tu jest ograniczenie niestety, czyli bym musiał zrobić coś ze skrzynią biegów chyba, pozmieniać przełożenia, bo tu się nic nie zmieniło. 312 do setki, tyle samo, do setki nawet gorzej wyszło, do 200 5761 było 5800 i do 300 10281. Także różnice są tak nieznaczne. Zastanawiam się, jakby się pobawić właściwie tymi przełożeniami skrzyni biegów, ale to chyba sobie zrobię poza odcinkiem. Czyli tutaj jakby nie za wiele udało się wyżyłować. Natomiast sprawdzimy. Bardziej interesuje mnie w sumie GT40, bo tutaj było najwięcej zmian i największy przyrost mocy. Jakby tak osiągnął 300, no to w sumie okazałoby się, że tutaj te konie mechaniczne są fikcyjne, można powiedzieć, bo
I tu też ograniczeniem jest. No właśnie, ograniczeniem jest taka blokada licznika, nie wiem jak to nazwać. Jakby mimo mógłby więcej, ale nie robi tego. I słuchajcie, do setki jest. Do 50 sekunda 139, wcześniej było sekunda 739, więc jest jakiś tam przyrost. Do setki w 2660 było 3981, więc jest prawie tyle samo co w GT2005 i do 200 w 8 sekund 41 było 14, więc tu jest też fajny znaczny przyrost, natomiast GT2005 tam było 5 sekund, więc tamten model jest lepszy, natomiast tutaj chodzi o prędkości, jeżeli chodzi o prędkości maksymalne bez zmian. To tyle, mam nadzieję, że się podobało to porównanie. Tabelki chyba nie będę robił, natomiast no, stuningowałem GT40 i o to mi chodziło. Jest auto szybsze, może nie, dynamiczniejsze. Ma lepsze przyspieszenie. W przypadku setki tutaj różnicy nie widzę, a ilość koni jest o połowę grubo mniejsza. To tyle. Do następnego odcinka. Cześć.